Stowarzyszenie Kibiców Górnika Zabrze Torcida zapłaci Termalice Brukbet Nieciecza 20 tysięcy złotych za zniszczenia, jakie kibice z Zabrza wyrządzili po zakończeniu ostatniego meczu Ekstraklasy w tym sezonie. Przypomnijmy, że kibice wściekli na swoich zawodników, którzy spadli do pierwszej ligi, zaczęli wyrywać krzesełka i próbować sforsować ogrodzenie. Ostatecznie do akcji wkroczyła ochrona, która użyła gazu łzawiącego, aby zniechęcić agresywnych gości z Zabrza. Stowarzyszenie Torcida na swoim profilu facebookowym zdeklarowało opłacenie wszelkich strat. Górnik Zabrze za te wybryki otrzymał zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibicowskich w 4 meczach pierwszej ligi. Janusz Kołodziej będzie jedynym przedstawicielem tarnowskich jaskółek w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Kapitan Unitarnów zajął 5. miejsce w półfinałowym turnieju w Rawiczu. Nie awansował Piotr Świderski, który na swoim koncie zapisał jedynie 3 punkty i zajął 15. pozycję. Na etapie półfinału swoją przygodę zakończyli także Jakub Jamruk i Ernest Koza. Finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zaplanowany został na 3 lipca. Tegorocznego mistrza Polski poznamy na torze w Lesznie. Żużlowcy Unitarnów pojadą na ciężki teren do Rybnika powalczyć o punkty w ramach 6. rundy PGE Ekstraligi. Tarnowianie są w trudnej sytuacji, ponieważ zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli z 2 punktami na koncie. Drużyna z Rybnika, mając odjechany jeden mecz mniej, zdobyła 3 duże punkty, co daje im 5. miejsce. Najbliżsi rywale jaskółek zaskakują na początku sezonu bardzo dobrą formą. Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia magazynu żużlowego, w którym zapowiadamy 6. kolejkę w najlepszej żużlowej lidze świata. Gościem programu jest Stanisław Kępowicz, były trener i zawodnik. Program dostępny jest na stronie IMAF TV. Początek meczu w Rybniku w niedzielę o godzinie 19:30.